Witajcie moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Phoenix Wright Ace Attorney. Moi drodzy, zaczęliśmy epizod 4 w ostatnim odcinku i dowiedzieliśmy się, kto będzie teoretycznie głównym oskarżonym oficjalnie, ponieważ raczej nie jest to, zakładam, że nie jest to złoczyńca. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i zobaczymy co ta sprawa nam przyniesie. Póki co mamy dosłownie tylko i wyłącznie początek. Zaczynając się oczywiście na dowód jakiegoś takiego drobnego small talku. Bez chyba większych interesujących informacji. Najprawdopodobniej. Muszę przyznać, że końcówka poprzedniego epizodu mnie rozwaliła. W sensie, w tym momencie, kiedy Edgeworth próbował wejść i on tak niezdolnie, nieporadnie troszeczkę próbował ogarnąć to, o co zapytać naszego świadka. I jednocześnie potem oskarżoną, czyli panią De Vasquez. Okej, czyli ten small talk ma prowadzić do tego, że pójdziemy na to jezioro, tak? Albo generalnie wskazało to na to jezioro. O, proszę bardzo, czy to będzie jakieś nawiązanie do Godzilli? Godzilli w sumie. O właśnie. Locals are calling it Gordy in a tip of the hat to Nessie the Loch Ness Monster. Piękne. Though its namesake Nessie proved to be a hoax. Oczywiście. Czyli proszę bardzo, mamy tej. Już wiem, czemu Gromier tak bardzo polubił tego typu wątki. Tego typu gry. Szczególnie na pewno ten wątek, bo mamy tutaj kwestię krypty, czyli Gromirowa ulubiona ulubieńczość. Teraz pod każdym odcinkiem po prostu, do samego końca epizodu 4, jestem pewien, że Gromir będzie wam pisał o jednej kryptydzie. Pewnie nie, ale masz Gromirze wyzwanie, proszę bardzo. Przynajmniej będziecie mieli co czytać w komentarzach, tak? Jak zazwyczaj ich nie ma za dużo, tak teraz może będą. Albo wy, w sumie, jeśli ktoś z was się interesuje kryptydami, to wrzucajcie jakieś ciekawe, interesujące kryptydy w komentarze i ja sobie chętnie o tym poczytam, ponieważ nie znam się na tym, jakoś mnie to nigdy nie bardzo interesowało, ale jeśli już zostanie mi to wrzucone w komentarz, to pewnie i tak doczytam, bo czytam tak wszystkie komentarze, nie żeby ich było jakoś wybitnie dużo. Cały jeden na dwa dni chyba średnio wychodzi, w najlepszym wypadku. Podobają mi się te rozmowy pomiędzy nim a Mają. No i proszę bardzo, co jest? Kolejne dziwne wydarzenia w Gold Lake. Mamy morderstwo, przynajmniej teoretycznie. Ciało mężczyzny zostało znalezione. Mają podejrzanego. Miles Edgeworth, okej. Ja się dziwię, że jeszcze Phoenix nie zareagował. No naprawdę poszła do straży pożarnej, żeby ją oblali wodą z podciśnieniem. Okej, jestem bardzo, szczerze jestem bardzo ciekaw, kto będzie w takim razie prokuratorem w tej sprawie. Wow. O czym możemy z nią porozmawiać, co zrobić i czy ma jakieś pomysły. Wydaje mi się, że te kwestie, które możemy poruszyć z Mają, to jest taki delikatny tutorial, jakbyśmy się gdzieś zgubili i ona mówi, ej, co zrobić, tak? I z tamtego miejsca, jak już pójdziemy do tego kogokolwiek, powinno nam to sugerować, że tam, jak pójdziemy do tej osoby, do tego miejsca, to będzie tam coś nowego, co da nam możliwość rozwinięcia całej sprawy. Tak przynajmniej zakładam, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, najpierw idźmy do aresztu. Chciałbym przede wszystkim porozmawiać z Edgeworthem. I zobaczcie, jest rzeczywiście 25 grudnia, czyli Merry Christmas, rzeczywiście tutaj się zgadza, prawda?
Podoba mi się, że to nawiązanie, że wszyscy już tutaj jakby poniekąd byli, tak? Maja była również w areszcie, my byliśmy w areszcie, teraz będzie Edgeworth w areszcie. Jest, proszę bardzo. Chyba mu się nie do końca... No właśnie, ze stąd poszedł? Ojej, jednak wrócił. Nie dziwi, że nie jest w dobrym humorze. Wydaje się, że to właśnie to, że Phoenix znowu nawiązuje do tego, że ona tutaj też przecież była. Podoba mi się ten wątek, bo tutaj wchodzi taki element psychologiczny, dlatego że Edgeworth nie chciał, żebyśmy go widzieli w tym stanie. On się wstydzi tego, że znalazł się w tej pozycji. Niekoniecznie to musi oznaczać, że on coś zrobił, on się po prostu wstydzi tego, że jest w tej pozycji i my widzimy go w takim stanie. Wiecie, to troszeczkę jak z... Jakby ktoś nagle stał się bezdomnym i nie chciałby zobaczyć osób, które te osoby znały wcześniej. Powiedzmy, weźmy taki przykład, to będzie chyba dobry przykład. Weterani wojenni w Ameryce. Niektórzy dali radę wyjść na prostą i założyli rodziny, mają domy, nie wiem, może nawet gdzieś tam poszli wyżej, zostali biznesmenami czy cokolwiek. A masa skończyła na przykład na ulicy i to mogły być osoby z jednego oddziału. Nagle, wiecie, jeśli te dwie osoby by się spotkały, prawdopodobnie ta osoba bezdomna mogłoby się okazać, że ta osoba bezdomna, ten weteran bezdomny, mogłoby się okazać, że czułby właśnie taki wstyd, czułby zażenowanie, brak wiary w siebie, takie po prostu bardzo negatywne emocje związane z tym, że widzi kogoś, kto go znał i widzi. I problem jest w tym nie, że ta druga osoba osiągnęła sukces, problem jest w tym, że on widzi go w takiej, a nie innej sytuacji życiowej i to jest dla niego upokarzające poniekąd. Oczywiście to nie musi oznaczać, że ta druga osoba patrzy na przykład, to nie musi oznaczać, że weźmy... Okej, przepraszam, jeszcze raz, od początku to zdanie. Weźmy na przykład sytuację właśnie z Phoenixa. To nie musi oznaczać, że Phoenix miałby tutaj się śmiać, czy uważać Edgeworth za kogoś gorszego, dlatego że się znalazł w areszcie, tak? W końcu Phoenix też sam siedział w areszcie. Problem jest w tym, że Edgeworth czuje się upokorzony przez to, że my go widzimy w tej sytuacji. My tutaj jakby nie jesteśmy pod żadnym kątem winni temu. To jest po prostu czyste poczucie upokorzenia, bo ktoś, kto jest dla nas poniekąd ważny, czy był dla nas ważny, bo wiemy, że tutaj była jakaś więź, jakaś przyjaźń pomiędzy Edgeworthem a Phoenixem, widzi nas w sytuacji, w której nie chcielibyśmy się tej osobie pokazać. Widzi nas jako osoby w tym momencie poniekąd wrażliwe. W sensie chodzi mi o takie nie wrażliwe emocjonalnie, a wrażliwe na zasadzie vulnerable. Mam tutaj na myśli to słowo. Takie odsłonięte po prostu na ataki, tak? Moment takiej słabości poniekąd. Ciężko jest to określić, bo tutaj mamy... Chodzi o kontekst, wydaje mi się, że zrozumiecie. Nie mogę po prostu znaleźć odpowiednich słów, żeby to lepiej opisać. Więc podoba mi się, że nawet taki drobny element, to jest niewiele. Zobaczcie, jak długo na to poświęciłem w odcinku, żeby o tym powiedzieć. Taki mały element, jak dużo zmienia, tak? Jest to, nie chcę być urealistycznione jakoś ogromnie, ale pokazuje emocje u postaci. Fajne, po prostu naprawdę fajny element. Mówię, i psychologiczny, i generalnie do stworzenia postaci troszkę bardziej realistycznymi. Okej, czyli tak, jak dobrze rozumiem tutaj... Edgeworth próbuje sugerować, że nie będziemy go chcieli, nie powinniśmy go bronić, czyli on nie chce, żebyśmy go bronili, ze względu na nasz brak doświadczenia.
trochę. On ewidentnie nie chce z nami rozmawiać. Gordy. Chciał zobaczyć tego potwora morskiego, jak dobrze rozumiem. Tego potwora z jeziora. Potwora z jeziora. Masz Karona, czy nie wiem, przepraszam, jakieś kupiery mi się teraz włączyły. Dobra, no to w takim razie chyba nic więcej nie mogę zrobić. Pójdźmy w takim razie do Gold Lake i zobaczmy, cóż tutaj się wydarzyło. Ale słyszę, że to będzie znowu powtórka. Ja wiem, że ta gra była pierwsza, ale mówię powtórka na zasadzie mojego doświadczenia, bo grałem kroniki, jeszcze raz przypomnę, kroniki przed Ace Attorney, przed Phoenixem, przed tą pierwszą grą z Phoenixa. Znowu będzie mi powtórka poniekąd z Van Zyksa, mam wrażenie, że prokurator nie będzie chciał nas wziąć jako swojego obrońcę. Wiecie, jak bardzo Van Zyks się opierał. Tak samo tutaj widzę, że Edgeworth ma bardzo podobne podejście. No, oczywiście, że Gumshoe. To jest bardzo ciekawe, bo stwierdzili, że wzięli Edgeworth'a dlatego, że nie ma żadnych innych poszlak. Czemu on nas nazywa Harry Guy, Harry Bats? Nie jesteśmy Harrym. Okej, to było dziwne. Dlaczego on się tak na nas wkurzył i pytał, co ty robisz? Przeprowadzę śledztwo? No, w sumie to tak. A, to spoko, jestem tu, żeby ci pomóc. Pytaj o cokolwiek chcesz. On zdecydowanie ma dzisiaj humoru. Czemu on ma jakieś konkretne wahanie nastroju tutaj? I to tak poważne. Dobra, nie tutaj pytanie, czy mi w ogóle będzie mógł powiedzieć teraz. Okay. Wow, okej, okay. Mr. Head in the Fluffy Pink Cloud Lawyer. Podoba mi się, że już po prostu po nas ciśnie. Powiem tak, daleko mu do Gregsona, ale nie jest to taka zła postać, jak myślałem. On jest takim troszeczkę niezdarnym detektywem, ale jak jest potrzebny, to jest potrzebny, tak? Mówię, nie jest to moja ulubiona postać, ale nie jest jakoś tragicznie. Myślałem na początku, że bardzo go nie będę lubił, tutaj jest bardziej już tak neutralniej z mojej strony. Czasami mnie trochę nawet rozbawi. Był jakiś świadek zdarzenia, to jest bardzo ciekawe. Zaraz się pewnie dowiemy czegoś więcej. O nie, przepraszam. Kliknąłem troszkę za szybko. To jest oczywiście coś, co już znamy. Przed chwilą przecież to czytaliśmy, wybaczcie. Zła kolejność przycisków. Ojej, tysiąc wiadomości naraz. Dobra, lecimy dalej. No, podoba mi się to, że Gumshoe mimo wszystko, mimo tego, co się działo, mimo tego, że Edgeworth został wrzucony do aresztu, nadal jest jakby wierny wobec niego jako swojego poniekąd przełożonego, poniekąd wobec niego wierny jako osoby wyższej rangi, jako osoby, z którą współpracował. Z drugiej strony może mieć też bardzo negatywne skutki, bo może się zafiksować na tym punkcie i zamiast próbować dążyć do sprawiedliwości, może próbować dążyć do tego, żeby uniewinnić Edgeworth'a, co może również finalnie, gdyby się okazało, że Edgeworth rzeczywiście był winny, mogłoby to doprowadzić do
momentu, w którym Gamszu po prostu na przykład mógł złamać prawo, żeby usunąć jakiś dowód, żeby właśnie żółt nie został wtrącony. To się niestety zdarzało i dlatego mówiłem, że emocje nie mogą grać aż tak dużej roli przy okazji rozpraw. Nie może być aż takiego mocnego powiązania. Strona broniąca nie może wierzyć na 100%, że klient jest niewinny. Strona broniąca musi dążyć przede wszystkim do sprawiedliwości, tak samo z prokuratorem, ze stroną atakującą dobrą sprawę, chyba można było powiedzieć. Atakującą, oskarżającą, przepraszam, takie skróty myślowe. Powiedziałem broniąca, atakująca, od razu poszedłem w antonim. Mam nadzieję, że jednak tutaj damy radę coś znaleźć, tak? To mnie ciekawi, dlaczego ludzie nie biorą tego na poważnie? Nie chodzi o stanie po czyjejś stronie, chodzi o znalezienie wszelakich dowodów, które mogły zostać. Więc no. Jakby pewnie, zakładam, że Edgeworth może być tutaj niewinny, skoro będziemy jego obrońcą, bo zakładam, że będziemy. Ale generalnie mówię, nie widzę problemu z tym, żeby, czy nie widzę powodu, żeby ludzie totalnie to olali. Chyba, że będzie, nie no, było powiedziane, Gromi mówił, że nie będą się przewijały wątki aż tak bardzo, będą nawiązania, nie będą jakieś to, nie będzie to jakoś bardzo zaawansowane, nie będzie to jakoś bardzo złożone jako całość pomiędzy epizodami. Więc zakładam, że nie będzie to sprawa związana z White Blue Corpem. Myślę, że raczej jeśli już, to będzie to jakieś ktoś inny, kto próbował po prostu wrobić Edgeworth'a, no nie wiem, zobaczymy. Bo wiecie, przez chwilę myślałem, że ej, może ktoś z Blue Corpu, nie był Blue White Corp, tylko tam był gość, który się nazywał White, Red White i był Blue Corp. Myślę, że może Blue Corp tutaj będzie chciał, wiecie, przekupił policjantów, żeby tutaj nic nie robili i chcieli oskarżyć Edgeworth'a za to wszystko, co się działo tam. Ale wątpię, bardzo wątpię. Może gdyby to była inna gra i gdybym nie wiedział o tym, że te wątki się nie będą przeplatały aż tak mocno, to może bym jednak na to postawił i liczyłbym, że to mógłby być motyw pierwotny. Czyli na razie nikt nie chce wziąć sprawy Edgeworth'a. Okej, ewidentnie bardzo emocjonalnie go podchodzi do tego Gamszu. Okej, nie możemy powiedzieć, kim jest świadek, tak? Nie możemy się też z nim spotkać, jak zakładam, nie będzie nam to w ogóle powiedziane. Okej. No myślę, że było powiedziane, o co mi takiego kupisz, Nick, z okazji świąt, a Nick oczywiście do Phoenixa, i chodziło o Phoenixa, a Phoenix powiedział, pogadać z Mikołajem. Też jest to tak trochę ciekawe, bo na przykład w Polsce określa się Mikołaja jako 6 grudnia, a jak widać bardziej jest on utożsamiany generalnie z świętami Bożego Narodzenia. Niż z... W sensie nie są te Mikołajki tak bardzo osobnym świętem, jeśli można tak to powiedzieć, w cudzysłowie, tak osobnym wydarzeniem względem świąt Bożego Narodzenia poza Polską, mam takie wrażenie. Też może się mylę, poprawcie mnie. Z drugiej strony wiecie, ja nie obchodziłem świąt od wieków, tak więc możliwe, że ta moja pamięć, czy to moje podejście się gdzieś tam rozmyło totalnie. Dobra, zobaczmy, zróbmy sobie szybki egzamin.
niczego tutaj na razie nie ma. Co to jest jeszcze? Las, las, mamy Gold Lake. Nature Park. To jest... Jeśli mowa o brytyjskim, angielskim, raczej częściej moglibyście się spotkać z określeniem Nature Reserve, czyli rezerwat przyrody niż Nature Park, a po prostu byłby to Gold Lake Park, a nie Nature Park, tak jak mówię, albo byłby to Gold Lake Nature Reserve, albo byłby to Gold Lake Park. Jeśli mam mówić o nazewnictwie brytyjskim, to jest moje doświadczenie bardziej tutaj z nazwami miejsc w Wielkiej Brytanii. Natomiast no, nie muszę koniecznie mieć racji, tak? Generalnie też śmieszna rzecz a propos rezerwatów przyrody, ponieważ w porównaniu do tego, jak to wygląda w Polsce, tutaj te rezerwaty są dużo bardziej otwarte. Dosłownie są tam na przykład ścieżki rowerowe, są lampy zwyczajnie postawione, czyli właśnie trochę jak tutaj w tym tle, aniżeli to, jak wyglądają rezerwaty w Polsce, przynajmniej z mojego doświadczenia znowu, kiedy jeszcze byłem częścią PDTK, byłem częścią, to jest dużo powiedziane, po prostu zbierałem punkty i odznaki i znaczki i tak dalej, żeby tam, nie wiem, ja lubiłem to ewidentnie w przeszłości. Znaczy nadal bym pewnie lubił, ale nie mam ani z kim, ani gdzie chodzić, więc tak. No i też nie mam teraz aż tyle czasu, co kiedyś. W każdym razie, raczej patrząc na moje doświadczenia, moją pamięć, ten rezerwaty przyrody i tak dalej, to było znacznie bardziej takie naturalne miejsca, nie było tam właśnie tych ścieżek brukowanych czy betonowych, nie było aż tyle lamp, te ścieżki były znacznie bardziej, powiedziałbym, pseudonaturalne, gdzie trzeba było, tam rzeczywiście była ingerencja człowieka, ale jeśli nie trzeba było, to jej nie było, jeśli nie trzeba było ingerować, to po prostu tej ingerencji człowieka nie było. I generalnie no, te zasady wejścia, przebywania na terenie rezerwatów przyrody, parków natury były troszeczkę inne, ale poprawcie mnie, jeśli na przykład coś się zmieniło, albo jeśli ja się zupełnie mylę. Bo możliwe, że po prostu moja pamięć tutaj zawodzi. Albo możliwe, że po prostu w różnych miejscach jest różnie. Inaczej mówiąc. Dobra, wiecie co? W takim razie wychodzi na to, że niewiele mogę zrobić. Wróćmy do Edgeworth'a. No jedyne co mogę pokazać, to odznakę. Czy to ma go... Padłem na to, zastanawiam się, czy ja może będę musiał mu ją pokazać na zasadzie Edgeworth spójrz, jestem prawnikiem, ja wyciągnę się z tego, tak? Nie bez powodu dostałem. Teraz się Edward otworzył. Też nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takie wyrażenie, które tam było którym zostaliśmy określeni. Do you think I will believe... Nie wiem, czy tam było coś jeszcze, ale... Wet behind is lawyer who won free cases, czy coś tego typu. Czy free trials, cokolwiek tam było napisane. Teraz zgubiłem prawidłowy szyk zdania. W każdym razie chodzi mi o to wyrażenie wet behind is. To jest dosłownie mógłbym to określić jako mieć mleko pod nosem, jeśli mówimy o polskim idiomie. Jak to jest idiom? W takim powiedzeniu? Chyba mogę to określić idiomem. Nie jestem pewien, poprawcie mnie, jeśli się tutaj pomyliłem. W każdym razie to jest po prostu dosłowne określenie osoby nowej, osoby, która nie ma coś za uszami. To jest troszeczkę inne określenie. Tutaj określa się po prostu tym osobę nową na tyle, na ile kojarzę oczywiście, osobę nową w zawodzie, czy nową generalnie świeżą w czymś, która dopiero co zaczyna, tak? Jest młoda, nowa. Co troszkę też mnie bawi, bo Edgeworth wcale nie jest jakimś wybitnie starszym prokuratorem. Może ma parę spraw więcej od nas za sobą. Prawdopodobnie ma, ale... To nie oznacza, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób gorsi. Ja rozumiem, że on pewnie chciałby, żeby ktoś lepszy go bronił, no ale wszyscy go na razie odrzucili. I właśnie to jest ta jego twarz, on się otworzył w tym momencie. Mówi, że jego sprawa jest praktycznie bez szans na zwycięstwo.
Dlaczego on nie chce, żebyśmy my z nim go ratowali? Wydaje mi się, że Edgeworth wie o tej sprawie. Wydaje mi się, że on wie więcej niż chce nam powiedzieć. Dlatego chcę, żebyśmy my się trzymali od tej sprawy z daleka. To nie jest tak, że on nie chce... Wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że on się czuje upokorzony. W tym momencie, jeśli mam analizować to, co on mówi, wydaje mi się, że on się nie czuje upokorzony tym, że musiałby skorzystać z naszej pomocy. Już pomijam fakt, że jesteśmy rywalami i tak dalej. Wydaje mi się, że on rzeczywiście martwi się o Phoenixa i wydaje mi się, że on wie więcej o tej sprawie, przez co nie chce, żebyśmy się tutaj to wplątali, bo to się może na przykład na nas odbić, czy cokolwiek. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz. Wydaje mi się, że warto po prostu o tym pamiętać gdzieś tam. I mieć to z tyłu głowy. Chcę wiedzieć, czy... W sensie chcę się przekonać w przyszłości, czy rzeczywiście miałem rację, czy się pomyliłem w kwestii tego, że Edward wiedział więcej. Czy może rzeczywiście to był jakiś... Była jakaś jego niechęć. Zobaczymy, czy gra mnie wyjaśni w przyszłości, czy może miałem rację, czy ta moja analiza gdzieś tutaj jest prawidłowa. Okej. Czyli... Gumshoe twierdzi, że gdybyśmy go obronili i nie dalibyśmy rady, to nasza reputacja by poszła w dół. No cóż. Oczywiście przypomnieli nam kwestii stalowego samuraja, no ale co ja mogę zrobić, jeśli Edgeworth sam nie chce naszej pomocy? To jest tak też ciekawe, bo zobaczcie, znowu wychodzi coraz bardziej ta kwestia tego, że rzeczywiście o nas Edgeworth się martwi. Wydaje mi się, że zaimponowaliśmy mu po tej rozprawie ze stalowym samurajem, co tutaj potwierdzałyby słowa Gumshoe. A propos tego, że Edgeworth o nas bardzo dużo mówił. Wydaje mi się, że mu zaimponowaliśmy i może on widzi w nas potencjał, może on nie chce, żebyśmy przegrali. Ale wydaje mi się, że jest w tym wszystkim coś więcej. Wydaje mi się, że on po prostu wie więcej o tej sprawie i dlatego nie chce, żebyśmy byli w to wplątani. O, to jest ciekawe. Chcą... odbyć krótkie, nie wiem jak nazwać, briefing, to jest takie krótkie spotkanie w kwestii śledztwa. Coś jeszcze, co chcielibyśmy go zapytać. O raport z autopsji w sumie chyba bardziej. Okej, nie da rady w takim razie. A, czyli mogliśmy po prostu zapytać, jak się z nim skontaktować. Przez chwilę myślałem, zastanawiałem się, czy może kliknąć w to, bo jeśli będziemy wiedzieli, jak się z nim skontaktować, możemy zawsze dostać ten raport z autopsji później. Czyli nieważne, co byśmy tutaj wybrali, obie opcje prowadziłyby nas w jedno miejsce, jak zakładam. Widzicie, znowu teraz jakby kontynuujemy te kwestie rozmowy o tym, gdzie go znaleźć. Okej. Dostaliśmy informację, jak się do niego właśnie, tak jak mówię, dostać. O, i dostaliśmy zezwolenie od Gumshoe, żeby się mu rozejrzeć. Co jest też ciekawe, bo on teraz zdecydowanie nagina gdzieś tam swoje... On gdzieś, wydaje mi się, nagina teraz prawo, bo my oficjalnie, w sensie ten park prawdopodobnie byłby zamknięty na czas śledztwa właśnie. Czy ten konkretny obszar parku byłby zamknięty na czas śledztwa, natomiast on nam pozwala tutaj wejść i robić co chcemy.
co jest, wydaje mi się, niezgodne z prawem w tym momencie. Bo my nie jesteśmy oficjalnie żadnym prawnikiem, który powinien tutaj być jakby na miejscu. Patrzcie. Drobne. Musiałem trochę przerzucić światło, bo biło mi w oczy troszkę za mocno. Tak, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Po prostu wydaje mi się, że on tutaj łamie prawo. Nieco i nagina możliwości, nagina swoją władzę, żeby nam pozwolić się rozejrzeć. Nie mówię, że to jest źle dla nas, ale generalnie to się nie powinno wydarzyć. To może mogłoby się na nim na przykład bardzo źle odbić. No i moi drodzy, mamy 30 minut, więc wybaczcie, ale dzisiaj zakończymy na tym. Wydaje mi się, że i tak jest to odpowiedni czas. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka dzisiaj do rozwoju kanału. Mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.